Teraz to już każdy mówi, że warto mieć w domu awaryjną stację zasilania. Nie tylko kamperowcy, ale też generałowie i nawet minister spraw zagranicznych, że warto w piwnicy mieć zapas wody oraz taki bardzo duży powerbank energii, który w razie jakichś klęsk żywiołowych lub innych wydarzeń dostarczy nam prądu chociaż na dobę lub dwie. Problem w tym, że te gotowe stacje zasilania są bardzo drogie. Ale co gdybym wam powiedział, że można sobie taką stację zrobić taniej, a może nawet i lepiej. I to nie jest takie trudne. Wystarczy po prostu zrozumieć, z czego się taka stacja zasilania składa, kupić sobie te elementy, no i je połączyć, jak klocki. I w tym filmie spróbuję wam pokazać, jak to zrobić. I jak to zrobić jak najtaniej. I przy okazji przetestuję najtańszy akumulator LiFePO, jaki udało mi się znaleźć w Polsce. Jest to akumulator marki Sanfu. Akumulator to najważniejsza i najdroższa część takiej stacji. I polecam oczywiście akumulatory w technologii LiFePO 4, czyli litowo-żelazowo-fosforanowe, które mają te zalety, że są po pierwsze najlżejsze, są znacznie lżejsze niż ołowiowo-kwasowe, znacznie również żywotniejsze oraz są najbezpieczniejsze spośród akumulatorów litowych. Nie wybuchają na przykład. Co prawda, żeby je podpalić, trzeba się bardzo, bardzo postarać. Trzeba je na przykład, no nie wiem, przedziurawić gwoździem. A i nawet wtedy tak trochę się dopalają i nie wybuchną tak jak zwykłe akumulatory litowo-jonowe. Dlatego przy kupnie stacji zasilania warto patrzeć na dwie rzeczy. Na pojemność akumulatora, bo oni są sprytni ci marketingowcy w swoich tekstach i zawsze się chwalą, że moc tej stacji to 5 kW. Ale jest to moc przetwornicy, czyli moc, z jaką możesz wyładować swój akumulator, a bardziej istotne od tego jest to, ile energii taka stacja może zgromadzić. Nie o to, jak szybko możesz ją zużyć, bo to akumulatory są najdroższe, więc chodzi o to, ile, jaka jest pojemność tej stacji. A druga kwestia to, czy ten akumulator jest wykonany właśnie w technologii LiFePO 4, czy LiOn, czy litowo-jonowy. Trzeba patrzeć właśnie na stację zasilania, którą chcemy kupić, bo LiOn jest tańszy od LiFePO, no ale jest też bardziej podatny i na wybuchy, i na pożary. I najtańsze LiFePO 4, które udało mi się znaleźć na polskim rynku, to akumulatory firmy Sanfu. Jest to chińska firma, ale z magazynami w Niemczech. 100 amperogodzinny 12-woltowy akumulator to 1280 Wh, czyli trochę powyżej 1 kWh energii. Macie link do strony z tymi akumulatorami w opisie pod filmem. Taki akumulator kosztuje 230 euro, czyli niecałe 1000 zł. No i te systemy nie muszą być 12-woltowe, mogą być 24-woltowe albo 48. Im większa stacja, im większa jej moc, tym wyższe napięcie warto zastosować. Dlaczego? To może powiem wam w następnych filmach, żeby już wam dzisiaj nie mieszać. Ja w każdym razie w kamperze mam 24-woltową instalację i taką też baterię również od Sanfu przetestowałem. Naładowałem ją do pełna i rozładowałem, korzystając z klimatyzatora Fral FSC03. Ten egzemplarz klimatyzatora wygląda na mocno zużyty, ale on tak wygląda dlatego, że ja go trochę ulepszyłem. Ulepszyłem fabrykę. Otworzyłem go, uszczelniłem parownik od skraplacza i dzięki temu pobiera mi teraz trochę mniej prądu i trochę lepiej chłodzi. No i brało mi tu od 10 do 12 amperów w trakcie, gdy go używałem, czyli jeśli policzymy napięcie razy napięcie 25 V, to wychodzi około 270 W. No i działo mi dokładnie tyle, ile można się było spodziewać, dzieląc 2,5 kWh pojemności tego akumulatora przez ciągłe zużycie 270 W. Działał trochę ponad 9 godzin. To był akumulator 100 amperogodzinny, ale o napięciu 25 V, czyli dwa razy więcej niż taki zwykły. Zwykła 100 amperogodzinna 12 kosztuje 230 euro. Dla porównania najtańsza setka u mnie w sklepie kosztuje 1700 zł. Co prawda ma więcej opcji, lepszą funkcjonalność, ale kosztuje 70% więcej, więc jeśli ktoś chce zrobić najtańszy powerbank do sporadycznego korzystania, no to wybrałbym raczej taką najtańszą opcję. Ok, mamy akumulator. Nasz akumulator musimy jakoś naładować. I tu mamy dwa wyjścia. Po pierwsze ładowarka sieciowa do baterii LiFePO, którą po prostu podłączamy do gniazdka i ładuje nam ona akumulator. Po naładowaniu sama kończy ładować.
Podłączamy ją, do baterii podłączamy ją bardzo prosto, plus do plusa, minus do minusa. Tyle. Na stronie Samfu 20-amperowa ładowarka kosztuje 129 euro, czyli około 550 zł. I drugi sposób, w który możemy naładować ten akumulator, to panel słoneczny. I tu potrzebujemy panel, sam panel oraz kontroler ładowania MPPT. Samfu ma takie kontrolery i panele, ale tutaj akurat nie patrzyłbym aż tak na cenę i jednak polecałbym Victrona. Victron zmniejszył ceny swoich kontrolerów od tego roku i ta różnica w cenie nie jest aż tak wielka, jak była kiedyś, a że jest to jedna z najlepszych firm na świecie produkujących tego rodzaju sprzęt, no to przy tak małej różnicy w cenie wybrałbym niebieski sprzęt jednak, a nie Chińczyka. I ładowanie też tu jest proste. Wystarczy podłączyć kontroler do akumulatora, znowu z dwoma przewodami, czerwonym plusem i czarnym minusem, oraz kontroler do panela słonecznego, również dwoma przewodami. Wystawiamy panela słońce i czekamy, aż akumulator się naładuje. Tyle. A jeśli chodzi o korzystanie z energii zgromadzonej przez nas w akumulatorze, to będzie nam potrzebny kolejny element, czyli przetwornica, która zmieni prąd stały o napięciu 12 V na prąd zmienny o napięciu 230 V, czyli dokładnie taki, jak mamy w gniazdku w domu. I zależnie od tego, z jakiej mocy urządzeń chcemy korzystać, tak mocną przetwornicę powinniśmy nabyć. Z tym, że tutaj warto pamiętać, że jeśli kupimy dużą przetwornicę i podłączymy do niej prądożerne urządzenie, to taki zestaw szybko wyczerpie nam akumulator. Jeśli mamy na przykład jedną setkę baterię i podłączymy urządzenie o mocy 1 kW, to taki zestaw pociągnie nam godzinę max. I to właściwie jest nasz cały powerbank, nasza cała stacja zasilania, czyli akumulator, dwa źródła ładowania, sieć i panel solarny oraz przetwornica, dzięki której możemy skorzystać z prądu 230 V. I to jest najprostszy powerbank, który możemy sobie złożyć i przykładowo patrząc na ceny, to może przy niewielkiej mocy takiej stacji nie widać jeszcze za bardzo różnicy. Jeżeli chcemy zrobić taki niewielki powerbank o pojemności 1 kWh, no nie wiem, do ładowania telefonów, które biorą tam 60 W mocy, lub laptopa, który jest tam do 100 W. I w takim układzie ten nasz mały powerbank, nie jest ta różnica między gotowym a zbudowanym przez nas aż tak duża. Ale jeśli na przykład chcielibyśmy mieć 2 kWh bank energii, bo na przykład mamy do obsłużenia jeszcze lodówkę, tak, przez dobę lub dwie, no to ta różnica już się robi większa. Albo na przykład, jeżeli chcemy jeszcze większy, na przykład 5 kW, czyli chcemy mieć 4 setki akumulatory, to jeżeli porównamy taką pojemność gotowej stacji zasilania, no to to już się robi znaczna różnica. Także polecam budowanie. Polecam, jeżeli ktoś potrzebuje stacji zasilania takiego powerbanka, polecam, żeby sobie budować samemu. Nie jest to trudne, naprawdę nie jest to trudne. Zapraszam do obejrzenia kolejnych filmików. Następny filmik pokażę Wam, jak znajomi zbudowali taką tratwę, platformę do pływania sobie po rzece i do grania koncertów na niej, która jest zasilana oczywiście elektrycznie, gdzie są również bardzo fajne urządzenia. Cześć!